We wrześniu 1939 roku Polskę najechali Niemcy oraz Sowieci. Następnie w czerwcu Ja dam pani potem jeszcze głos. W czerwcu 1941 roku dwaj okupanci, którzy podzielili się Polską, znowu się poróżnili i Hitler najechał Stalina. Czy o zajęciu przez Niemców polskich Kresów, też pani mówi, że to jest wyzwolenie polskich ziem spod okupacji sowieckiej w 1941 roku? Nie, nikt normalny tak nie mówi, bo to nie było wyzwolenie, to była po prostu zmiana okuponta. I w 1944 i w 1945 roku doszło do tego samego, to znaczy tym razem Sowieci wyganiali Niemców z polskich ziem i to dalej nie było wyzwolenie. Jaką Armia Czerwona miała politykę względem żołnierzy Armii Krajowej? Co robiła Armia Czerwona, kiedy Niemcy niszczyli Warszawę i mordowali Warszawiaków w trakcie Powstania Warszawskiego? Nic nie robili, nawet odmawiali aliantom pomocy Powstaniu Warszawskiemu. To nie był nasz sojusznik, to było państwo, które walczyło po prostu na naszych terenach. Gdy Armia Czerwona szła przez ziemię polskie, nie szła po to, żeby wyzwolić Polskę, tylko po to, żeby pokonać Hitlera i włączyć Polskę do swojej strefy wpływów. Wściekam, bo mój dziadek właśnie za udział w Armii Krajowej do 56 roku siedział w ubeckim więzieniu. I on również nie nazwałby tego wyzwoleniem, bo dla niego to wyzwolenie oznaczało 11 lat w ubeckim więzieniu. To nie było wyzwolenie, to było mordowanie tysięcy Polaków. Przez wiele lat wy, właśnie, komuna, PZPR, wciskaliście Polakom kłamstwa i jeszcze dzisiaj próbujecie wciskać Polakom. Ja wam dziękuję, dziękuję Konfederacji, że bardzo mocno postawiła sprawę, bo my się na pewno nie będziemy godzić z taką narracją. No, ale to rozumiem, że jeśli wniosek padnie na forum Sejmu, to zagłosujecie za wyrzuceniem z prezydium Sejmu pana Czarzastego? Powiedziałem, że nie wiem, ale to, że podnieśli... Ale tak to rozumiem, nie, tak? Czy... Panie redaktor, no, powiedziałem, no, nie pan wiem. Dziękuję teraz publicznie. Ja dziękuję, że tą sprawę tak mocno stawiamy. Konfederacja, wolność i niepodległość.